Coś, no moment uderzyłem w ten znak i jak już mnie po tych kamieniach przerzuciło, to kierownicę odbiłem w lewo i wjechałem tutaj tak jak stoję, jak stoję. Nie mogę więcej powiedzieć, że komu się nic nie stało. I, no tutaj tylko ci państwo odpoczywałem do 24, a 24 wyjechałem. Jeśli chodzi o przyczynę wypadku, to w tej chwili ustala to policja, która jest tutaj na miejscu. Na chwilę obecną nie ma rannych w życiu mieszkańców, nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Budynek tutaj, co było stwierdzone przez nadzór budowlany, tak samo jest w stanie nienaruszony. Niektórzy myśleli, że to był gaz. Tak. Żeby był gaz, bo tak kupnęli. Ale nie, żywego ducha nie było. Jak się zajrzał, kurze, w okno, to nikogo nie było. To... No tu się te dwa okna nasze. A tamte jest sąsiadki. To jakby było uderzyło, to męża by było i zabiło nawet, bo tam cegła. Po drugie było chyba jakieś 10 czy 15. A ja do pierwszej nie spałam, a później chyba sobie drzemnęłam z tamtej strony. To ja coś słyszałam, taki huk, ale nie wiedziałam, co to jest.